Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Trzy paczuszki dzisiaj, już tradycyjnie unboxing, więc zaczynamy, nie będziemy przedłużać. Powiem szczerze, że nie wiem, te sobie dwie odłożę, zacznijmy od największej. Nie pamiętam co jest w nich, zaraz sobie z wami przybliżę temat. Te są stosunkowo aktualne, bo z tego roku... Zobaczymy, co tutaj nas czeka. Moi drodzy, lecimy. Oj, bąbelków dużo. Patrzcie, moi drodzy, przykład pakowania. Tak powinno być pakowane, a tu w środku tylko rzeczy. Ok, czyli jest jedna rzecz. Dobra. I druga rzecz. A, to już chyba wiem. Co to nas czeka. Dobra, moi drodzy, jeszcze coś pokażę. Jeszcze patrzcie, co tu jeszcze było. Jeszcze były ważone tutaj odbojniki takie, zrobione z tektury. Porządne pakowanie, moi drodzy. Chyba od pana Adriana, ile się nie mylę. Pozdrawiam, jeżeli pan będzie oglądał. Dobra, moi drodzy, zaczynamy od tematu grubszego. Moi drodzy, oj, sekundka. To jest jedna rzecz. I teraz tak, co jest w tym takiego szczególnego? Moi drodzy, to jest wersja Resident Evil Revelations na Nintendo 3DS Circle Pad Pro. Circle Pad Pro to jest taki kontroler, który montuje się na Nintendo 3DS-ie, przykręca chyba śrubką z tego co pamiętam. I tu mamy kontroler, mamy grę i mamy kompletny zestaw. I teraz tak, żeby było śmieszniej, na ten zestaw polowałem bardzo długo. Polowałem na niego bardzo długo, ponieważ tylko dwie gry wyszły w bundlu z Circle Padem. Druga gra to był Monster Hunter, z tego co się nie mylę. I Monster Huntera mam w wersji japońskiej, żeby było urozmaicenie. Więc kontroler oczywiście pasuje do wersji europejskiej konsoli, bo jest uniwersalny. Ale tak to wygląda. No i macie grę, macie kontroler. I także taki fajny zestaw. Resident Evil Revelations i co za tym idzie, mam już zamknięty temat Circle Pad wersji z Circle Padami, ponieważ obydwie już w kolekcji posiadam, nawet, że tak powiem, takie urozmaicenie mam, bo mam wersję japońską, więc bardzo mnie to cieszy. Dobra, lecimy dalej, bo kurczę, tu już nie pamiętam co jest, to może być kolejna petarda. Wiem o czym rozmawiałem, ale nie pamiętam co kupiłem, bo mieliśmy wcześniej jedną transakcję, która nie doszła do skutku z różnych powodów. Akurat ani z moich, ani z pana Adriana winy to nie było, tylko to było po prostu, tak powiem, zdarzenie losowe. Dobra, to sobie przerzucimy tam. A co to nas tutaj czeka? Patrzcie, jeszcze zapakowane, jeszcze tyle folii i jeszcze zapakowane. Czy to jest ok? Dobra, mamy to i jeszcze. O, jeszcze folia. To mi się podoba. Takie pakowanie mi się podoba. Dobra, już wiem. Czyli to się jednak zgadza. Moi drodzy, dalej wzmacniam dość istotnie, o istotne egzemplarze, moją kolekcję gier na Game Boya Color Advance. Tu mamy, moi drodzy, Heroes of Might and Magic. Gra nie jest tania. Kurczę, i teraz już nie pamiętam, 400 albo 500 zł za nią zapłaciłem. Chyba 400. Gra nie jest tania, ale jest, no... Heroesi na Game Boya, jakby ktoś nie wiedział, tak były. Były, tak wyglądają. Więc dwie takie fajne rzeczy. I teraz tak, lecimy dalej, może od tej zaczniemy, bo tutaj już nie wiem co jest, kurczę, i to jest tak zapakowane pudełko. Boję się, że to jest pudełko rzeczy właściwej, więc będę się starał na razie odwinąć. Wiecie, ja już nie wiem, czy ja to kupowałem na Allegro, czy różni ludzie różnie pakują.
i wolę uważać, no bo to są rzeczy do kolekcji. Nie, zaraz. Aha, raczej nie jest to napęd. Dobra, jednak jest to pudełko. Mam nadzieję, że nie trąciłem. Jest to pudełko zabezpieczone. Dobra. Fajnie. Kurczę, też jestem ciekaw, co tu jest. Już nie pamiętam. To jest najlepsze w tych moich unpackingach jest to, że ja już nie pamiętam. To są najlepsze, to są święta za każdym razem. Kurczę, ale mnie to cieszy. Dobra, lecimy. Dobra. Co tu jest? Kolejne zapakowanie książkowe. Podoba mi się. A, okej. Okay. Moi drodzy, tutaj mam pana, który chyba mieszka w Niemczech i przywiózł coś takiego. Już nie pamiętam, czy się do mnie odezwał, czy ja się do niego odezwałem. W każdym razie kupiłem pakiet gierek. Zobaczmy, co tu jest. Moi drodzy, mamy Super Mario Bros. Na Nintendo Entertainment System. Piękna etykieta. Patrzcie, w jakim stanie jest kartridż. Naprawdę piękny. Piękna rzecz. Ja lubię fajne rzeczy w fajnym stanie. Zaraz tu coś jest zapakowane jeszcze. To może od razu do tego przejdźmy. Ojoj. Oj, i się wysypały. Wysypała się zawartość. Dobrze. Moi drodzy, Need for Speed Most Wanted na Game Boya Advance'a. Snoopy na 3DS'a. Super Mario Bros. Sonic, Mario & Sonic London 2012, czyli ta olimpiada. Mario Karta 7 mamy. Mario Party DS. To z takich luźnych gierek. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. O! To jest bardzo fajna rzecz. Mamy Donkey Konga, z niemiecka instrukcja w wersji Classic. I mamy Donkey Konga, patrzcie na to. Patrzcie na ten kartridż, on jest przecież w pięknym stanie. Naprawdę, patrzcie na piny. Nie wiem, czy to będzie widać. Przy tym świetle chyba nie, no ale stan jest piękny. Fajnie, to trafi do mnie do kolekcji. Akurat zaletą gier na NES-a jest to, że wersja językowa jest bez znaczenia, bo nie było niemieckich chyba wielu gier na Nintendo. I trzecia gra, moi drodzy, to jest Tiny Toon Adventures od Konami. Patrzcie, też piękny stan. Naprawdę zacny, bardzo się cieszę. Ale to jeszcze nie koniec. Mała paczka, ale zacna. Mamy Tetrisa, który tu troszkę dostał. Ale jest. Etykieta jest za to śliczna. Dobra, lecimy dalej, co to jest. Mamy Nintendo World Cup, czyli chyba Kunio-kun, z tego co pamiętam. Ale chodź tu. No tak to jest, jak chce się otworzyć, to jest Nintendo World Cup. Dobra. Mamy Super Mario Bros. Deluxe na Game Boya Color. Już nie będę wyciągał z tych etykiet. Mamy, moi drodzy, tenisa na Game Boya. Mamy Tetrisa w wersji DX, czyli tego kolorowego. Fajnie. Mamy kolejnego Tetrisa, tym razem obudowa w fajniejszym stanie. Mamy King of the Zoo, Król Zoo. Fajne, bo będę musiał się zapoznać z tym gierkami, bo nie znam wszystkich. Mamy tu jeszcze, moi drodzy, Magnetic Soccer, cokolwiek to jest. Wygląda jak te ludziki, jak ten stół do piłki nożnej. Zobaczymy. I jeszcze dwie gry. To jest, moi drodzy, klasyczny soccer, klasyczna piłka nożna i, moi drodzy, Super Mario Land, czyli Super Mario Land, no co tu dużo mówić. Bardzo fajna, bardzo udana gra. Więc tak, tutaj mamy tej drobnicy troszkę, ale fajne rzeczy. Aha, i najważniejsze, chcieliście, żebym podawał ile za to zapłaciłem? Za to wszystko zapłaciłem 600 zł, moi drodzy. Więc uważam, że bardzo fajny wyryw, tak jak w Anglii są te wszystkie wyrywy
chłopaki z Anglii, to ja tutaj mi się w Polsce udaje wyrywać takie rzeczy. Dobra, moi drodzy, bo tutaj mamy troszkę pakowanie. Teraz ta paczka. I tutaj zabijcie mnie, nie mam zielonego pojęcia, co jest. I to jest, tak jak mówiłem, to jest najlepsze w tym moim, w tych moich rozpakowywaniach, że ja po prostu sobie je rozpakowuję, ja mam święta. Za każdym razem, jak mam ochotę, rozpakowuję i są święta. Dobra, moi drodzy. Kolejne bardzo ładne pakowanie. Podoba mi się to. Naprawdę zaczyna się... Muszę powiedzieć jedną rzecz tutaj. Przerwać na chwilę rozpakowanie, powiedzieć jedną rzecz. Naprawdę kultura pakowania się poprawiła. Naprawdę szanują się obydwie strony. I ludzie kupujący i sprzedający. Bardzo mi się to podoba. Dobra, a co to jest? Moi drodzy, nie jest to nic innego. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem, że Andrzejowi Muzyczukowi z Brzegu, z Retrosfery, potrzebna jest obudowa do PS One, bo się rozsypywała. Moi drodzy, zainterweniował kanał Salon Gier. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie Darka, o ile się nie mylę, z kanału Salon Gier. Mam nadzieję, że nie przekręciłem twojego imienia. I okazało się, że napisał w komentarzu: ja mam taką konsolę, nie wiem, czy działa, jak się nie uda naprawić, to ci ją wyślę. No i moi drodzy, oznacza to mniej więcej tyle, że pakujemy tą konsolę, pakujemy konsolę, którą wysłał Andrzejek, wysyłamy to wszystko, Andrzej sobie to złoży w całość i będzie miał działającą konsolę plus masę części zapasowych. Widzicie, jaki to jest happy end, jaka ta społeczność jest fajna, jacy to są w porządku ludzie. I strasznie mi się to podoba, że tu są tacy ludzie, że tylko widzą, że ktoś potrzebuje pomocy, albo że konsola, ale jakiś sprzęcik jest do uratowania. Kurczę, no to ratujemy. Ja mam trochę części tutaj tego myk-myki, złożymy i będzie działał. O to uważam chodzi, ponieważ tego już się nie da doprodukować, moi drodzy. No i co? Jeszcze zrobimy drobne podsumowanie. Ja się postaram jakoś to rozłożyć, żeby to było w miarę wszystko widoczne. Ustawić kamerę. Tutaj jest PS-ka. Tutaj są gierki na 3DS-ka. Dwa Tetriski. Moi drodzy, pyk, przestawiłem się. Powiedzcie mi, co z tego rzutu najbardziej wam się podoba. Co wam najbardziej pasuje, co wam najbardziej się podoba. Ja się z wami żegnam, mówił Kusok Retro Hobby, no jak zwykle, kolejne marzenie spełnione, jedno, drugie, tutaj piękny wyryw, fajne rzeczy, będę musiał to posprawdzić, czy działa, posprawdzać, czy działa. I tyle, trzymajcie się, pa, pa, cześć.